Słowa Ewangelii według świętego Jana. Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego nad nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Kiedy wypełniamy swoje zadania, robimy to, co do nas należy. My żyjemy tak, jak Bóg chce. I kiedy żyjemy tak, jak Bóg chce, Chrystus nam się objawi. Nie przyjmujemy niektórych wydarzeń albo też ludzi jako uczestniczących w realizacji Bożych planów. Jesteśmy niejednokrotnie nastawieni na tych tak zwanych dobrych, na tych, którzy nam odpowiadają. A nie chcemy mieć do czynienia nic z tymi, którzy nas denerwują, drażnią. Tymczasem być może oni właśnie, przez nich Bóg zwraca nam uwagę na pewne rzeczy, w których powinniśmy dojrzeć. Może nam się wydawać, że wiele spraw jest w naszym życiu niepotrzebnych, wręcz przypadkowych, przez które określone osoby zatruwają nam życie. Tymczasem jest to doświadczenie mówiące o tym, że bez względu na trudne sytuacje, jakie nas spotykają, Chrystus nam się objawi, gdy będziemy cierpliwie na Niego czekali. Cierpliwie czekali. Życie jest cierpliwym czekaniem na objawienie się mocy i mądrości Pana Boga. On jest większy od przewrotnych umysłów, od tych, którzy nawet knują przeciwko nam. Zaufajmy, że Pan Bóg poradzi sobie z tym, co człowiek psuje w życiu własnym oraz w życiu innych. Ale musi w jakimś momencie przyjść czas opamiętania się. Nie na wszystko, przyznajmy, patrzymy oczyma wiary. Tylu było Żydów nad Jordanem, a Jan tylko w Jezusie rozpoznał Mesjasza. Zapewne wiele ptaków krążyło nad wodą, lecz Jan dostrzegł gołębicę nad Jezusem. W niej rozpoznał osobę Boga, Ducha Świętego. Zobaczył, jak Duch Święty zstępował z nieba. Prośmy o światłe oczy ku widzeniu i uszy ku słuchaniu, żeby zobaczyć te tajemnice, które Bóg przed nami odsłania. Od czego to zależy? Między innymi od tego, że patrzymy na nasze życie i życie innych oczami Boga. Jak patrzymy Jego spojrzeniem, jak korzystamy z tego daru mądrości, którego udzielił nam Duch Święty, wówczas na wszystko patrzymy oczyma Boga. Od tego, by nie zgorszyć się sobą albo innymi, trzeba odchodzić. Gdy się gorszę, wówczas uciekam w zniechęcenie. I Chrystus w takiej sytuacji ma niewiele do powiedzenia. Jezus nieustannie przychodzi, lecz nie po mojemu. On objawia się w inny sposób, często inaczej niż my na Niego czekamy, spodziewamy się. Nie chciejmy, aby Chrystus objawił się nam tak, jak my tego pragniemy. Nie wymuszajmy tego na Bogu. On przychodzi zgodnie ze swoją mądrością.